Klub sportowy Oktagon Cieszyn szkoli zawodników już od 10 lat. Prowadzi sekcje brazylijskie jiu-jitsu, muay thai oraz MMA dla zaawansowanych. Powstały w Cieszynie dwie grupy, około 20-30 osobowe, zawodników oraz początkująca. Ćwiczą także dzieci. Prezesem klubu oraz głównym trenerem jest Michał Mankiewicz. Postanowiliśmy zobaczyć, jak wygląda trening zawodników i odwiedziliśmy ich z kamerą. Treningów mamy 3 rano, 5 po południu, także w sumie dla zawodników jest 8 treningów w tygodniu. Do tego dochodzą jeszcze treningi dzieci 3 razy w tygodniu, także mamy salę obłożoną codziennie, nie licząc wtorku. Wtorek jest takim luźniejszym dniem, tam na poprawę kondycji czy siły, to tam każdy już indywidualnie sobie robi ten dzień, a reszta jest tutaj na sali. Wojtek Kryza, asystent trenera z cieszyńskim klubem, związany jest od samego początku. Szukałem klubu, gdzie mógłbym trenować MMA i to był jedyny klub w okolicy, który miał stricte treningi MMA. Nie było to wcześniej podzielone na, nie wiem, jiu-jitsu, boks tajski. Był taki klub, który robił wszystko, także najbliżej i najlepiej. Klub odnosi wiele sukcesów. Owocny był zeszły rok. Dobrze zapowiada się również ten, 2019. W zeszłym roku byliśmy pierwsi na lidze amatorskiej, na 304 kluby w Polsce. Mieliśmy paru mistrzów Polski, parę mistrzów Europy było. Amatorsko jako klub najlepszy w Polsce, a zawodowych walk wygraliśmy bodajże 7 na 8 walk, czyli mieliśmy jedną przegraną. Także myślę, że jak najbardziej wszystko idzie w tym kierunku, w którym zaplanowałem. W którym ma iść, a ten rok? Ten rok, dzieci zaczęły w tym roku od worka medali. Dwie walki zawodowe były niecałe 2 tygodnie temu w Ostrawie na dużej gali Oktagon. Dwóch zawodników stąd wygrało w pierwszej rundzie, także prognoza na resztę roku jest taka jak zeszły, czyli do przodu. Właśnie, bo chciałam zapytać o te plany na przyszłość, jakieś walki przed Wami? Gala we Wrocławiu jest końcem maja, tam będzie startowało dwóch zawodników. Tydzień prędzej jest gala w Frytku Misku, tutaj blisko. Startuje bodajże na ten moment dwóch zawodników, to już są gale zawodowe, będą się bili zawodowo. Plus jest jeszcze mamy taką ofertę dla Mateusza Legierskiego, ale na razie jeszcze czekamy na odzew. Duże osiągnięcia tego niepozornego klubu to w znaczącym stopniu zasługa trenera Michała Mankiewicza. Receptą na sukces jest na pewno trener i na pewno sami zawodnicy. Trener dlatego, że pomimo tego, że Cieszyn jest małym miastem, potrafi z tej puli zawodników, która jest, wykrzesać naprawdę absolutnie wszystko. I to skutkuje tym, że jako bardzo małe miasto regularnie od wielu lat zajmujemy miejsce w czołówce i wygrywamy z większymi ośrodkami miejskimi, takimi jak Warszawa, Poznań, Wrocław. Cieszyn jest zawsze w pierwszej trójce, a bardzo często jest pierwszy. Warunki są jakie są. Kluby w większych miastach mają na pewno więcej sprzętu, własny oktagon i wszystkie potrzebne rzeczy do dobrego treningu, a my radzimy sobie po prostu z pustą, czystą salą. Michał Mankiewicz, jak przyznali zawodnicy, jest trenerem wymagającym, ale jednocześnie dba o dobrą atmosferę na treningach. Bardzo mi się podoba ta atmosfera, w ogóle jak Meta prowadzi treningi, jak się opiekuje zawodnikami, jak się stara, jaki to jest humor, jaka to jest po prostu atmosfera rodzinna. Bardzo mi to się podobało i zdecydowałem się wrócić z Brna, przenieść się z powrotem do Karwiny, do mojego miasta jakby rodnego, czy powiedzieć rodnego, i podjąć treningi tu. I nie żałuję, bo lepszej paczki, lepszego trenera w życiu nie zdarzyłem. Zapytaliśmy Tomka o wrażenia po ostatniej gali Oktagon w Ostrawie. Bardzo fajna gala, super, super. Pod względem wizualnym, że wszystko ta show jest naprawdę piękna. Walczyłem tam, wygrałem w pierwszej rundzie przez techniczny knockout, trafiłem kolanem. Na gali Oktagon w Ostrawie zwycięstwo odniósł również Mateusz Legierski, zawodnik Oktagon Cieszyn. W klubie trenuje także m.in. były piłkarz, nie brakuje dziewczyn. Przez przypadek trafiłem na trenera Michała, który zaraził mnie pasją do MMA. Pokazał mi, że co to jest prawdziwy sport, co to są wyrzeczenia prawdziwe, z czym to się je ogólnie, bo to ktoś, kto nie trenował nigdy sportów walki, to tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy, że to jest cały proces, całe życie jest podporządkowane. Dieta, dbanie o siebie, sen, odpoczynek. 24 walki stoczyłam w MMA, jak na razie nie mam żadnych przegranych. 3 razy z rzędu była mistrzynią Polski na Almie i chyba tyle. Wcześniej w brazylijskim jiu-jitsu startowałam. Do grupy początkującej klub prowadzi nabór przez cały rok. Każdy chętny może przyjść, zobaczyć. Pierwszy trening jest, że tak powiem, za darmo na obeznanie, jak komuś się spodoba.
to może zostać. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.